Andrzej Leper jak prezydent. Okazuje się, że działania obecnej głowy państwa dość jednoznacznie wskazują na negatywną ocenę jego polityki. Media i komentatorzy jasno donoszą o swoim rozczarowaniu uległością Dudy. Wielu to przypomina historię sprzed lat, krytykę przewodniczącego samoobrony. Andrzej Leper w ostatnich latach swojego życia był regularnie zaszczuwany przez media i polityków innych partii. Ci na bieżąco donosili o skandalach wokół jego sylwetki, a także podkreślali, że zbyt odważnie się wypowiada na tematy zakulisowych prac Sejmu. O Andrzeju Dudzie dzisiaj mówi się dużo. Czy prezydent po swojej kadencji powinien zakończyć polityczną karierę, Duda jak Andrzej Leper? Kolejna druzgocąca ocena polityki prezydenta. O samym Dudzie mówi się wiele. Zarzuca mu się uległość wobec PiS i lekceważenie głosu wyborców. Jego prezydentura dla wielu jest rozczarowaniem. Jedną z osób, które postanowiły publicznie podsumować działalność głowy państwa, jest Jadwiga Staniszkis. Profesor w ostatnim wywiadzie powiedziała, co myśli o prezydencie i jego związkach z Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent bywa na Zachodzie, więc dostrzega to, że jest tam ignorowany, że jest traktowany jako przedstawiciel, jako współaktor tego, co się dzieje w Polsce, bo jednak swoimi podpisami jednak to doprowadza do tego ostatniego etapu. Jest człowiekiem z tego pokolenia, które próbuje zachować pozycję, ale równocześnie dostosować się do standardów zachodnich, ale nie sądzę, żeby był w stanie, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Jadwiga Staniszkis. Później socjolożka odniosła się także do tego, w jaki sposób wyglądała sama kampania prezydenta i w jej ocenie, wielu polityków partii zawiodło się decyzjami i zachowaniem. Kiedy kandydował, to zrobiłam błąd, popierając go w Krakowie, powiedziała kobieta w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski. Później socjolog odniosła się także do działań prezydenta, które w jej ocenie są mocno rozczarowujące. Staniszkis dołączyła więc do komentatorów, którzy w jasny sposób krytykują Dudę. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy z polityki znikał Andrzej Leper. Mam nadzieję, że Kaczyński znajdzie kogoś bardziej neutralnego, kto nie jest aż tak uległy, i zobaczymy, jakie będą dalsze losy, podsumowała socjolożka swoją wypowiedź. Nie wiadomo jednak, jakie plany wobec prezydenta ma sam Jarosław Kaczyński. Wielu zauważa, że PiS zgłosi nowego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich.